mężczyzn ta sprawność, a u kobiet wygląd. Ciało nie te, jak to mówią. Ale tu jest wielka szansa już dla kobiet, jeżeli mają pieniądze. Przemysł kosmetyczny, przemysł chirurgiczny. Ale warto w to iść i się poprawiać? To jest tak, ja właściwie mam takie zdanie, jestem bardzo otwarty wobec takich pomysłów, ponieważ akurat jak się patrzy na mnie, to wiadomo, że mam wiele znajomych, które są w kryzysie wieku późnego i mogą przeżywać problemy z wyglądem i ja bym je podzielił na trzy grupy. Jedna grupa w pełni akceptuje swój wygląd tak, jaki jest. Były fajne, ładne, później zaczęły się trochę starzeć, teraz już tam są w tym późnym wieku, bo nie mówimy o starości, teraz jest wiek późny, zatem w późnym wieku akceptują, tak to już jest. Starają się tylko ładnie wyglądać, czyli siwe włosy, tam ten makijaż taki, żeby to jednak estetyczny wygląd, ubierają się, w pełni akceptują. Drugie, no to wierzą w ten przemysł, który im obiecuje usuwanie zmarszczek przy stosowaniu maści. No, to prawda, nie widzę tego efektu, no ale subiektywnie to jest. No i tam te wszystkie maści, ta kosmetologia domowa jest bardzo bogata. Ci starają się poprawić wygląd. W pewnym zakresie jest trzecia grupa, która szaleje. Zabiegi chirurgiczne, tamte botoksy, tutaj nakłuwania, zabiegi rozmaitego typu, kremy po kilkaset złotych, to olbrzymia ilość, wielki wysiłek, nie mogą się pogodzić z procesami starzenia i chcą wyglądać tak, jak wyglądały w najlepszym wieku lat 20. i początku lat 30. No, jak wiemy, przemysł kosmetyczny, chirurgiczny to im pomaga. Bo rzeczywiście, jak się patrzy na wygląd wielu gwiazd, no bo one się najczęściej pokazują z tej strony, to jest przykład, że mogę tak wyglądać. To jest zachęta. I dążą do tego. A jak kobieta przeżywa ten kryzys, jest na takim etapie, że jest samotna albo nieszczęśliwa w związku i trafia się, tak mówię w cudzysłowie, trafia się na przykład młodszy kochanek albo rówieśnik, to co pan profesor radzi pacjentkom? Wchodzić w taki związek czy liczyć się z opinią innych? Wcale się nas nie pytają o zgodę. One podejmują decyzję od razu. Czyli są kobiety, które się kierują opinią otoczenia i nie chcą być śmieszne, boją się reakcji i wycofują się z tego. A pytanie, czy żałują, czy nie żałują, to jest inna rzecz, a inne w to wchodzą. I cieszą się tym wszystkim. Potrzeba bycia dowartościowaną w atrakcyjności kobiety i potrzeba miłości towarzyszą do końca życia. Ja podam przykład 86-letniej kobiety, samotnej, która świadomie jechała do sanatorium, żeby poznać mężczyznę atrakcyjnego, żeby z nim się związać. I później tam mi opisywała swoje przeżycia, jak poznała, i ona się zachowywała jak nastolatka. To była nastolatka. Dziękuję pięknie za rozmowę. Was zachęcam, piszcie do nas na dobryseks@agora.pl. Do zobaczenia.